jaki jest według ciebie klucz, ideał takiego mężczyzny? Na pewno musi być przystojny. Mężczyzna, który dzisiaj wygra, to jest najważniejsze. Natomiast drugi taki punkt, dosyć istotny, musi mieć miłą osobowość i ciekawą. Ładny uśmiech. Nie może być arogancki. Najlepiej, gdyby był nieśmiały, skromny i przyciągał wzrok wszystkich pań, a także panów tym czymś. Czy myślisz, że nieśmiały, skromny mężczyzna miałby szansę podbić światowy wybieg? Oczywiście, dlaczego nie? Jakub Kucner, którego wybrałam kilka lat temu, jak najbardziej był skromny, nieśmiały, osiągnął wielki sukces, także jest to możliwe. Czy taki mister, model, mógłby być idealnym kandydatem na męża? Oj, bardzo trudne pytanie. Ale na pewno nie na mojego. Na mojego męża nie. Ale myślę, że znajdzie się dużo takich chętnych pań.